Przy okazji nauczania o miłości nieprzyjaciół Jezus przypomina. Słońce wschodzi dla dobrych i dla złych. Deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Moglibyśmy powiedzieć, złośliwy nowotwór zdarzy się wierzącym i niewierzącym wielkie pieniądze na loterii wygra ktoś szlachetny i podły. No to gdzie jest Boże błogosławieństwo dla uczniów i uczennic Jezusa? Ktoś zapyta? No nie w tym, że dla wierzących wszystko będzie proste, że wszystko będzie się nam szczęściło. Bardziej to błogosławieństwo będzie oznaczało, że będziemy szczęśliwi, dlatego że nasze, na nasze życiowe niepogody i pogody mamy fantastycznego przyjaciela. I cokolwiek się nie będzie działo, nigdy nie jesteśmy sami w radości i w trudzie. I to robi ogromną różnicę. No bo nagle cokolwiek mi się w życiu nie przydarzy, wiem, że przy mnie jest ktoś, komu mogę zaufać, kto mnie nigdy nie zawiedzie.